Mateusz Kaniowski, kanał Kanu Typuje i czas rozpocząć kwalifikacje do Euro 2024, które odbędą się w Niemczech, tak więc u naszych zachodnich sąsiadów. Pierwszy mecz gramy niestety z Czechami, ale przede wszystkim format eliminacyjny grup jest dla nas banalny i w ogóle dla wszystkich mocnych drużyn. Będziemy obstawiać Polska-Czechy oraz oczywiście Francja kontra Holandia, czyli wicemistrzów świata, którzy grają u siebie z Oranje. Tak więc już Wam to wszystko mówię. A dlaczego jest tak prosto? A to dlatego, że można było bardzo łatwo i błyskawicznie awansować z grupy, szczególnie kiedy ma się w grupie takich ogórków jak Albania, Wyspy Owcze czy na przykład Mołdawia. Dwie drużyny awansują z każdej grupy, więc ciężko założyć, żebyśmy my jakkolwiek mogli tutaj ucierpieć. No i tak, gramy z Czechami na wyjeździe. Czesi grają bez Sika, my natomiast gramy bez Bednarka, Bereszyńskiego i jeszcze mówi się o kilku urazach naszej reprezentacji. Jaki będzie wynik? Przede wszystkim Czesi nie są w najlepszej formie. Jak możecie zauważyć, jest tu bardzo czerwono. 1-2 z Turcją, ta wygrana z Wyspami Owczymi 5-0, to wiadomo, bez szału. Natomiast 2-1 ze Szwajcarią w plecy, w Lidze Narodów. 0-4 z Portugalią, 0-2 z Czechami. Nie grali oczywiście na Mistrzostwach Świata. Porażki wcześniej również. Tutaj mamy Portugalię, tu mamy Szwecję. Jeżeli chodzi o inne pojedynki, to mamy tutaj zwycięstwo 2-1 ze Szwajcarią, ale jeżeli chodzi o ostatnich 5 meczów, no to wszystko praktycznie w plecy, chociaż pamiętamy, że przecież Czesi nie są słabą drużyną. Natomiast u nas to, co jest najważniejsze, to oczywiście zwracamy uwagę na przede wszystkim Mistrzostwa Świata. Graliśmy średnio, ale udało nam się wyjść z grupy. Przypomnijmy, zwycięstwo nad Arabią, remis 0-0 z Meksykiem, 2-0 w plecy z Argentyną, 3-0 w plecy z Francją. Wydaje mi się, że ten mecz będzie sprawą otwartą. Mamy nowego selekcjonera, który chce testować, który słynie ze szczelnej defensywy, ale nie sądzę, żeby w tak krótkim czasie zdążył ją uszczelnić na tyle, żeby Czesi, mimo tej swojej fatalnej formy, przegrali ten mecz u siebie. To bardzo ryzykowne, natomiast uważam, że to, co najłatwiej możemy trafić, to to, że obie drużyny strzelą bramkę, bo my strzelamy praktycznie w każdym meczu, zawsze coś nam wejdzie, szczególnie, że nasi zawodnicy, jak to logika nakazuje, przynajmniej selekcjonerzy, będą się chcieli pokazać jak najlepiej, więc coś na pewno nam wpadnie, ale sądzę, że nie uda nam się uchronić od straty bramki, więc ja bym tutaj obstawiał 1-1, może 2-1 dla Czechów, może 2-1 dla nas, ale sądzę, że dwie drużyny strzelą, szczególnie, że my jako reprezentacja praktycznie zawsze coś jesteśmy w stanie do bramki rywali skierować, czyli Czesi są w słabej formie, a że nasza defensywa nie stoi, nie wiadomo jak, i jeszcze Santos nie zdąży jej dobrze ułożyć, jak mi się wydaje, na pierwszy mecz, to tutaj padną brameczki z dwóch stron, ale sam wynik ciężko jest obstawić i tak od tego bym się zdecydowanie wstrzymywał. Natomiast jeżeli chodzi o drugi mecz, Francja-Holandia, tutaj jest bardzo fajnie, ponieważ jeżeli zagramy na to, że Francja nie przegra, czyli wygra albo zremisuje, to mamy kurs około 1,25, a jest to bardzo prawdopodobne, bo Holendrzy mają problemy, kilka największych gwiazd nie zagra ze względu na infekcję, panowie mają wirusa w całej drużynie, pięciu wiadomo, że już na pewno nie zagra. I to też zawodnicy z pierwszej jedenastki. Natomiast jeżeli cała drużyna ma infekcję, to na pewno nie tylko oni są chorzy, a zdecydowanie więcej osób. Francuzi, mimo że przed mistrzostwami nie byli w gazie, to potem się rozpędzili. 2-1 z Anglią, 3-1 z nami, 2-0 z Maroko. I potem ten finał, gdzie byli o włos od wygrania z Argentyną i przegrali finalnie po serii rzutów karnych. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania Holendrów, to oni sobie radzili spoko właśnie do pojedynku z Argentyńczykami. Fajnie weszli w te Mistrzostwa Świata, bo przypomnijmy, że wcześniej mieli spore problemy, ale uważam, że przy tym wirusie i przy tym, że grają z wicemistrzami świata, gdzie jest teraz nowe ciśnienie, Kylian Mbappé został kapitanem reprezentacji Francji, to uważam, że Oranje nie dadzą rady nawet, nie dadzą rady wygrać, być może uciłają remis, co daje nam łącznie bardzo fajny kurs i już Wam to wszystko pokazuję. I wygląda następująco. Czechy, Polska, obie drużyny zdobędą gola 1,92, bardzo fajnie, uważam, że to się może ziścić, szczególnie, że nasi będą chcieli się pokazać, na pewno będą chcieli przed nowym trenerem również dać z siebie wszystko, więc tutaj brameczka od nas powinna paść, sam kurs na to, że strzelimy bramkę to 1,42, na to, że się uda, natomiast uważam, że nie będziemy się tak szczelni, żeby wszystko wybronić, a jeżeli chodzi o naszych rywali, no to Czesi właśnie mimo tej słabszej formy sobie powinni sobie dać radę, a drugi meczyk Francja-Holandia, Francja lub remis 1,24, bardzo fajny kurs i za 200 zł mamy 418,88 zł do wygrania, powinno wejść. Myślę, że wszyscy się zgodzą, że powinno, a z kodem gramy 200, czyli przegracie, to nic się nie dzieje, bo pieniądze do Was wrócą w formie takiej, że będziecie mogli jeszcze raz je otrzymać na konto, czyli przegrywacie i potem możecie obstawić na MMA, na cokolwiek. Jeżeli wygracie, pieniądze Wasze, jakbyście ich nigdy nie stracili, to jest taka fajna opcja dla pełnoletnich osób, że jeżeli chcą założyć konto, to mogą to zrobić i nie ryzykować pierwszą kuponu obstaw. I mam nadzieję, że te 418,88 zł nam wejdzie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się,
i oby Polacy wygrali. Ale niech stracą jeszcze jedną bramkę, niech wygrają. Trzymajcie się, hej!